Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gra nad planszy. Dzisiaj będziemy mówić na temat gry, która jest taki był film o takich żółtych stworkach i na okładce tej gry występuje facet, który był w tym filmie, czyli Minionkach. Czyli nie w Minionkach, jak się wata ten film. Jak ukraść księżyc. Jak ukraść księżyc. Despicable Me. I nie jest nawet podobny. Jak nie jest? Jest? Nie oglądałem? Nie oglądałem. Dobra, będziemy mówić o grze, która nazywa się Nikczemni, a nie IQczemni. Nikczemni, szaleni naukowcy. Tak, IQczemni, zgadzam się. W każdym razie na okładce jest koleś, który jest podobny do tego doktora Nefariusa. Nefariusa, ten doktor porąbany. No dlatego się nazywa okay. Nefarius? Tak? No. No co ty? Ona jest po angielsku Nefarius nazywa? Nie. A czy ty pytasz, czy... Nie wiem. Tak, to jest Nefarius. Tak? Tak. To dobrze. No to jest gra o Minionkach. Nie! Dobrze, mówić będą o tym. Ink. Windziarz. I Ciuniek. A Windziarz, odłóż tę instrukcję. Rozmawiamy. Jestem wkurzony, naprawdę? Dobra. Fox Games jakby ma nową taką inicjatywę, to znaczy zaczął robić też gry takie nie tylko skierowane dla takiej typowej familijne, nie? Mhm. Bo mamy teraz tą grę od W Cieniu Tronu, 7. To są gry, które nawet po nazwach i po wyglądzie nie wyglądają na ale familijne. Nie przesadzajmy też, to nie są Gamers Games. No, ale w tym przypadku sięgnęli po projektanta. Sięgnęli po projektanta, który zrobił tak taką, rury. Taką grę Dominion. Tak, słyszałem, było coś takiego to kiedyś. Tak, zrobił też parę innych gier, już mniej znanych, bo zasadniczo większość gier na świecie jest mniej znanych od Dominiona. Tak. Tak. W każdym razie, no, zrobienie w Polsce gry Donalda i Sfakarino to gwarantuje większości wydawnictwom sukces, przynajmniej te, które robiły te gry, tak mi się wydaje. Tak, nie? Nie wiem. Nie a Bart nie bankrutuje? Dobra. Śmieszna rzecz, bo to jest w ogóle gra wydawnictwa rosyjskiego, Mosigra. Nie wiem, czy wiecie o tym. I to jest... oni są głównym pierwotnym wydawcą. Czy tam Magellan, LTD, ale to jest w każdym razie rosyjska firma. I oni też wydali tą grę teraz w tym samym opakowaniu, czyli tak samo wygląda jak jak polska wersja, oczywiście po rosyjsku nazywa się inaczej. No i to trzeba coś powiedzieć na temat tej gry. Klimatycznie. Mamy tu jakiś klimat? Klimatycznie, znaczy... No... Na pudełku troszeczkę mamy taki klimat standardowy. Szaleni naukowcy budują szalone wynalazki i kto zdobędzie 20 punktów pierwszy wygrywa. No i w związku z tym, że jest to gra Donalda X, więc jest tam w środku dużo kart. Na tych kartach też jest specyficzny klimat. W sensie, są tam rzeczywiście idiotyczne, szalone wynalazki, opatrzone jeszcze idiotyczniejszymi obrazkami. Znaczy, gra jest z humorem i... No już... teraz pytanie, czy lubisz taki głupkowaty humor, że... No właśnie. No nie wiem, bo to jest taka, wiesz, taka zgrywa, ale... Brzmi teraz jakoś strasznie cynicznie i strasznie marudnie, a nie chcę tego robić. Nie no, ale jest tam jakiś wynalazek typu jakieś tam pływy, jakieś tam jest dwóch gości uciekających przed wielką falą narysowanych. I jakieś tego typu rzeczy. No poza tym są oczywiście wynalazki typu jakieś tam, nie wiem, promienie zmniejszające. I wszystko, co tam można wymyślić w głupich filmach szalonych naukowców. Dobrze, to jest humor taki dosyć standardowy, a nie błyskotliwy. Może jeszcze gorzej zabrzmiałem teraz. Tak, tak. Ja teraz w ogóle szukałem... Doktor Nefario nazywał się ten z Minionków i to jest różnica, bo Nefarius to jest ten gościu z gry komputerowej. Nefarius to jest raczej ta iklanka. Tak, raczej ta iklanka, tak. Także trzeba było mi od razu powiedzieć, szlasnąć mnie przez łeb, wychodzę na idiotę jakiegoś. Dobra, mi klimat jakby inaczej. Cała oprawa graficzna jest mega spójna z tym, co jest w środku. Mhm. I to jest spoko, tylko trochę moim zdaniem jakby utyska to grze, wiecie, czy tak, to jest na takiej zasadzie, że to... ona jest... cukierkowa, tak. Znaczy inaczej, że to, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Gra, można by zrobić z tego bardzo poważną grę. Można by. I sama gra mogła być bardzo poważna, a przez to, że ma taki klimat, to tak trochę można poczuć, że ona nie jest taka poważna, jakby mogła być poważną grą. Ale
Dobra. Nie wiem, czy odbierałbym to jako wadę. To... Nie, ja dla mnie, ja jestem zachwycony. Mm-hmm. Zachwycony nazwą. Wiem, że ludzie, niektórzy mówią, że nazwa no, jest bez sensu. Mnie takie nazwy pod tytułem pobawmy się, tytułem tak, że nie da się go wymówić. Niestety ja jestem tutaj idealnie... Bez sensu. Czujnik wymyślił skały, wiertła, minerały. Wiertła, skały, minerały. No. No nie wiem, mnie się to podoba, pasuje mi do X-Wa Karina. No właśnie, wiertła, skały, minerały się łatwo wymawia. To mi tutaj ja widzę, wiesz, widzę tytuł i widzę... No ale ma to jakiś pomysł, no. Pomysł jest. Come on. Ma to jakiś pomysł. Dobra, nie wiem, klimatycznie niby jesteśmy jakimiś szalonymi naukowcami, klimatycznie niby mamy odkrywać jakieś wynalazki, a praktycznie tak naprawdę zamieniamy hajs w pezety. To znaczy właśnie, o ile ten klimat pod tytułem wymyśliliśmy, że będą to szaleni naukowcy, więc nazywamy karty nazwami wynalazków, jest spoko, o tyle to co mnie zawsze w grze interesuje, czyli żeby ten pomysł w jakiś sposób miał odwzorowanie w tym, co robimy i w zasadach, to nie. Tak, jest tutaj rozdźwięk polegający na tym, że choćby to, że masz tych szpiegów, których możesz wysyłać na różne obszary i oni dają ci pieniądze. Z banku. Tak. I interakcja jest niewielka pod tym względem. Znaczy, mnie tu najbardziej boli to, że mam te karty wynalazków i niezależnie od tego, czy to jest meteoryt, promień zmniejszający, jakiś układ scalony czy coś, one robią w zasadzie to samo wszystkie i to nie ma żadnego związku z tym, co jest narysowane właśnie, na karcie. Wszystkie zdolności, za każdym razem, kiedy będziemy zagrywać kartę, odpalimy jej efekt. I efekty są dla uproszczenia oznaczone symbolami i tak naprawdę mamy... W całej grze mamy 4 działania. Dobierz kartę, odrzuć kartę. Połóż szpiega, zabierz szpiega. I weź hajs, weź pieniądze zabierz, za coś. Tak, albo oddaj hajs. I tak naprawdę wszystkie akcje w grze to są kombinacje tych 4 bazowych akcji. I brakuje różnorodności. Żeby to połączyć klimatycznie z jakimkolwiek tematem tak naprawdę. No więc temat jest sobie, a gra jest sobie. A gra jest sobie. Tak, szczególnie, że rysunki też są dość takie zabawne na tych kartach, ale one z drugiej strony jakby też się traci, bo jakby mało kto zwróci uwagę na te rysunki, bo bardziej będzie interesowało ich to, ile punktów, ile kosztuje dana rzecz. I tutaj właśnie, z jednej strony ta grafika i to całe opakowanie jest bardzo przyjemne, natomiast jakby... Mnie się bardzo podoba styl ogólnie, tak jak patrzymy na całość, okładka mi się bardzo podoba. Ale już na przykład, nie wiem, grzbiety kart, tak, nie wiem, to wygląda na takie mało, jakiego słowa szukam. Spójne. Mało czytelne szkice, może nie czytelne. Mało wyszukane takie, że mogą być ładniejsze, że okładka wygląda troszeczkę, bo to tak się będziemy czepiać, ale... Jest. Elementy gry wyglądają gorzej niż wygląda okładka. No, to trailer i film później, nie? Coś w tym jest, tak? Tyle, że widzisz wszystko co najlepsze. No dobra, przejdźmy do mechaniki. Mechanika jest tutaj dość banalna, bo mamy 4 karty akcji w grze, mamy pieniądze i w swojej rundzie, w rundzie wszyscy jednocześnie wybieramy jedną z kart akcji i następnie będziemy wykonywać tę akcję. Akcje są proste. Banalne, z tego, jak nie wiem co. Dobierz pieniądze, dobierz dużo pieniędzy, dobierz mniej pieniędzy i kartę. Zapłać pieniądze i wystaw kartę. I czwarta akcja, która wymaga trochę większego. Szpiegostwo, czyli połóż na planszy, która jest tutaj taką trochę pretekstową planszą, połóż swojego pionka. Ten pionek będzie ci zabrał pieniądze, bo jeżeli ktoś zagra daną akcję, na której leży twój pionek, za każdego pionka, którego tam masz, dostaniesz 1,5 zwycięstwa. I tak naprawdę opowiedzieliśmy wam całą grę. A przynajmniej wariant podstawowy. I już po tym opisie można się zastanawiać nad tym, że momencik, skoro mamy na początku ograniczoną liczbę kart, to czy nie jest najlepiej położyć pionek za darmo na akcji, która... pozwala dobierać karty, bo gracze będą dobierać karty, więc to na pewno się zwróci. Jaki jest sens wystawiać szpiega na akcji szpiegostwa, skoro jest ich ograniczona liczba i nie można ich przestawiać? Chyba, że karta. Więc to nie będzie, to nam przez chwilę najwyżej da pieniądze. Albo znowu gracze muszą wystawiać karty, więc jeśli wystawisz szpiega na akcję wystawiania kart, to też... Wiadomo, żeby wygrać tę grę, musisz 2 z 4 akcji wykonywać, a 2 nie musisz.
Dokładnie. Tak, więc trzeba być może postawić szpiegów na tych dwóch. Tak. I jakbyśmy patrzyli tylko na zagraźnik warunek podstawowy i o ile na początku czytając instrukcję i jak wam to opowiadałem, to było takie, okej, spoko, to no, jest pomysł. Wiedząc, kto to zrobił, było takie założenie, no pewnie będą różne fajne rzeczy na tych kartach. Tak, i zagraliśmy warunek podstawowy i surowo się zawiedliśmy. Mi się zrobiło smutno, bo właśnie nie było tej najważniejszej rzeczy, której się spodziewałem, czyli mam ogromny stos kart, z których prawie wszystkie robią to samo i... Tak, jakby zdolności wynalazków, które będziemy wykładać, są bardzo bazowe, a poza tym one są takie same, tak? Czyli... Ja tu mam trochę inny problem. W trakcie gry zagramy ich po prostu mało, bo gramy do 20 punktów, a karty są punktowane tak średnio 4-5, tak. Z pewnymi odchyłami tam od, no 2, do, 16, od 2 do 8 bodajże. Nie, 16 jest jakoś tam... Nie, to cena. A, ocenę. Ja mówię, PZ-y się wahają od 2 do 8. Nie widziałem karty droższej niż 8. I teraz tak, wystawiamy niewiele dosyć drogich kart, bo ceny kart znowu wahają się od 3 do 24 z tego co widziałem. Czyli w sumie efekty tych kart mają nie aż tak duży wpływ na rozgrywkę. Ponieważ... Jeśli zagram w trakcie gry 6 kart i każda z tych kart ma jeden jakiś efekt, który jest na zasadzie dobrze. Całkiem sporo tych kart nie ma żadnego efektu. Tak. Zaskakująco. Tak. Znaczy, a przez nie ma żadnego efektu, znaczy, nie mówimy tylko o kartach, które dają tylko punkty, ale też o kartach, które nie mają wpływu na przeciwnika. Wyzwalasz wulkanów, nic nie robi. Daje 5 PZ-ów po prostu. I kosztuje 12. Tak. I to, gdybyśmy mieli tylko to, to byśmy powiedzieli, nie kupujcie tej gry, ta gra jest bez sensu i beznadziejna. I taka prawda. Nie kupujcie. No ale... Ale na szczęście... Na szczęście... Mamy drugą talię. Donald z Pokerina mówi, moje gry są mało przewidywalne, ludzie lubią małą przewidywalność, lubią zmienność, lubią dzikość w moich grach. Zasadniczo... Ten pan jest słynny z tego, że robi gry, które mają miliard możliwości. Miliard setupów i... Chyba, że robi Gauntlet of Fools. Czyli chyba kiedyś to kupił i się surowo nadział. Dobra, mamy taką kartę. Karty, one się nazywają jak? Te karty? Nie ma to znaczenia. Mają jakieś tam karty konwersji. I te karty konwersji, to są, możemy sobie zagrać, że będziemy grać na jedną kartę konwersji albo na dwie karty konwersji. Są takie duże karty, na których mamy śmieszne napisy i tam jest napisane takie coś, że była taka zasada, ale teraz olej ją, bo będzie nowa zasada. Dokładnie, to jest mniej więcej coś takiego, że mamy instrukcję, która tam jest niezbyt długa i po prostu te dwie karty to są doklej dwa paragrafy do instrukcji. Na przykład, do instrukcji. Wszechświat równoległy. Rozpatrz dwukrotnie efekt zagrywanej karty akcji, rozpatrz całą akcję, a następnie zrób ponownie to samo. Zbierasz podwójne fundusze za swoich szpiegów i sobie myślisz, wow. To znaczy, że teraz karta dająca 4 hajsu daje 8 hajsu. Tak, gra będzie jeszcze szybsza, ale wtedy ludzie będą trochę inaczej grali, tak? No bo wszyscy mogą grać to samo, tak? Mamy na przykład coś takiego. W czasie zagrywania kart akcji zagraj dwie różne karty zamiast jednej. Nagle myślisz sobie, okej, jeżeli połączę tamten wszechświat równoległy z perpetuum mobile, stwierdzasz, Jesus, co to się... w trzech rundach będzie po grze. To się dzieje, trzeba szybko robić, tak? Trzeba szybko, mądrze to wymyślać. Nie wiem, mamy komunikator szalonych naukowców. Na początku każdej tury weź 2 hajsu. I nagle się okazuje, że dociąganie hajsu z akcji jest gorsze niż lepsze, tak? I zaczynają się sprawdzać rzeczy, które myślisz sobie, ale jak to, zaraz? Przecież coś miałem pomysł na tę rozgrywkę. Czasami się zdarza, że są takie dosyć antagonistyczne, bo się tak zdarzy, może się tak zdarzyć, że jedno ci coś daje, drugie ci zabiera, sobie myślisz, kurde, coś jest nie tak, ale tych kart jest... Jest naprawdę dużo. Jest mnóstwo, ich jest, słuchajcie, 36, do gry wchodzą 2, to macie... Ile to tam trzeba policzyć? Ile to trzeba by policzyć, ale niestety zapomniałem, że się liczy permutacja. Naprawdę zmienia grę do góry nogami. Tak, a przynajmniej totalnie zmienia wagę poszczególnych działań. I teraz tak, to jest spoko, ale z Inkiem doszliśmy do wniosku po pewnym czasie, że okej, zasady się zmieniają i to jest coś, co otrzymuję na początku, ale nadal ta łamigłówka nie jest tak skomplikowana, żeby nie dało się szybko wpaść na te prawidłowe tory. Tak jak jakieś 7 minut temu powiedzieliśmy, że skoro rzeczy działają w ten sposób, no to wiadomo, które pola będą używane. To teraz jest tak, doszły 2 zdania do instrukcji. Okej, to na początku czytam te zdania i myślę, dobra, to teraz ważniejsza będzie ta akcja, a poza tym będzie to wszystko trwało krócej. Uwzględniam to i jedziemy. I znowu w trakcie gry brak jakichś zwrotów akcji i
i zaskoczeń, o tak bym powiedział. Bo nadal tych kart zagrywamy niezbyt dużo, nadal akcji z nich jest niewiele i nadal w talii wynalazków są te tylko cztery bazowe akcje, których rozgrywamy różne kombinacje. I kończy się to dla mnie przynajmniej tym, że się gra na autopilocie. No, trochę. Troszeczkę tak. Ewentualnie na początku się wylicza dokładnie. Okej, potrzebuję 36, z tym co mam na ręce, potrzebuję 36 kasy, żeby wygrać. Graliśmy taką partię. Graliśmy taką partię, w której była zasada, że dopóki nie masz wynalazku, to dobierasz pieniądze na początku rundy i że musisz sobie zaplanować, że te karty będę rozwijał, dopóki nie wystawię, to nie mogę wystawić następnej. I było proste, okej, to dobieramy pieniądze, dopóki nie mamy dużo. Dokładnie tyle, ile jest nam potrzebne, a później wystawiamy. No i tak było. No, mówiąc krótko. Ale tak, dobrze, że przywołałeś anegdotę. Tak, my jesteśmy smutnymi geekami i niestety, nie wiem, może za bardzo ogarniamy. Znaczy ja nie wiem, bo ja... Kurde, ja mam tutaj takie mieszane uczucia. Bo z jednej strony ta gra pudełkowo jest na 30 minut. Mieliśmy przecież pierwszą partię, pograliśmy z 8 minut, bo dość szybko poszła. I to jest gra dalej na... Wiecie, to jest dalej filler. To jest dalej filler. Tylko zastanawiam się, czy w tym fillerze jest na tyle rzeczy fajnych, że chcemy do niego wracać. Wiecie, o co mi chodzi. Aha. Że te karty konwersji, one myślisz sobie, wow, ale super, każda partia będzie inna. Okej, będzie inna, ale dalej w tej grze robisz tylko cztery akcje. Ewentualnie cztery zmodyfikowane akcje. Ale to są cztery akcje. Z czego dwie są takie dosyć... No dwie są kluczowe, jedną można odpuścić. Nie wiem, po prostu wiecie, o co mi chodzi. One są takie... Nie są ciekawe tego. To nie jest ciekawe, bo to jest tak naprawdę zbieraj kasę, wystaw. Tak. Wystaw, zbieraj. Mam za co wystawić, mogę wystawić. Nie mam, zbieram kasę, wystawiam. Tak, zbieram kasę, a poza tym czasami jest tak, że czasami też jest tak, że dobór tych wynalazków... A, zupełnie ci się nie kombują. W ogóle ci się nie kombują wynalazki, albo inaczej. One... Działają twoją niekorzyść nawet niektóre, bo nie chcesz. Na przykład jest taki wynalazek, który daje wszystkim graczom po dwa hajsu. I z jednej strony chcesz go wystawić, bo daje 7 punktów, dużo ale punktów. Z drugiej strony nie chcesz dawać tego hajsu. Ale z trzeciej strony, kurde, no, to jest 7 punktów, to jest 1/3 gry, nie? Poza tym to jest krótkie. To nie jest tak, że będę sobie ciągnął karty, aż wyciągnę wynalazki, które mi się podobają. Nie, tak. Pociągnąłem takie, trzeba je wystawić co prędzej, bo gra się zaraz skończy. Mnie to o to mnie chyba najbardziej boli, bo cała gra mi jakby nie przeszkadza, bo to może być mała, krótka gra i traktuję jako chwilę. Ale najbardziej drażni mnie to, że ponieważ ta gra trwa super krótko, a w tej grze może być coś takiego, że na przykład robisz takiego, wyciągasz kartę, odrzuć karty wynalazków. Ciąg, następna, wystawiasz, odrzuć karty wynalazków. Mhm. Jest takie, są takie możliwości. Tak. I tu nie masz za bardzo, okej, ja sobie coś zaplanuję, tylko po prostu tutaj robisz wszystko, kiedy możesz. Jak możesz, to robisz, bo musisz. Bo jak nie zrobisz, to za chwilę się skończy gra i przegrasz. I chyba to mnie najbardziej boli, że ta gra nie daje ci za bardzo dużo opcji. Ona ci wymusza pewne zachowania. Nie? Tak no. Jest. No, jest tak troszeczkę. Jedna drobna uwaga. Drobna? Strasznie upierdliwe jest liczenie kasy ze szpiegów. No tak, bo to jest niby coś prostego. Dostajesz jedną monetę za każdą kartę tego typu zagraną przez przeciwnika. Ile razy mieliśmy z tym problem, to aż mi głupio. Tak, bo to jest zasadniczo liczenie do 10. Ale... Tak. I mi zawsze stawa jeszcze jedna rzecz tutaj. Dlaczego hajs bierze się z puli? Znaczy ja wiem, po co się hajs bierze z puli, ale dużo fajniej by było, gdyby ten hajs krążył między ludźmi. Wtedy akcja szpiegostwa byłaby... Ciekawsza troszeczkę. I miałaby coś wspólnego ze szpiegostwem. Tak, no. Miałaby coś wspólnego, no bo tak, bo coś by miała. Dobra, no, ja mogę zacząć. No, zaczynaj, tak. No więc ogólnie rzecz biorąc, ta gra jest nieciekawa. Mało ekscytująca. Nie dzieją się te drugie klasy. A dzieją się w niej fajne rzeczy. I Przepraszam, melanżownie się tym podziecałem. Znaczy nie oglądałem tego, ale słyszałem, że super, ekstra, świetnie. Po prostu, krótko mówiąc, nie sprawia, rozgrywka nie sprawia mi przyjemności, ponieważ nie ma w niej nic ciekawego. I o ile przy tych podstawowych, przy samych kartach wynalazków stwierdziłem, no dobra, no to jest nieciekawe, ale tam na pewno jest, tamte, jak się nazywają te duże karty? Konwersje. Konwersje. One to uratują. I one faktycznie trochę to ratują, ale nie wystarczająco, żeby
niewystarczająco, żeby to była gra, w którą mam ochotę zagrać. To... A ja jeszcze się dołączę na momencik do podsumowania Inka, bo on na razie mówi wszystko to, co ja bym też chciał powiedzieć. Nie podobają mi się żetony monet, które są cieniutkie i są brzydkie po prostu. Z Metropolii. Tak, takie jak w Metropolii. Ja kart konwersji chciałem tylko dodać jedną rzecz, że to jest chyba jedna z tych nielicznych gier, w których mam wrażenie, że Vakarino po prostu zrobił jakieś karty i nie zastanawiał się. Znaczy inaczej, tutaj nie ma, nie musisz mieć żadnego balansu. No nie, bo jeśli działa efekt, na wszystkich. Dokładnie, właśnie. Jeśli efekt działa w taki sam sposób na wszystkich graczy. I to jest takie, pierwsze takie poczucie, że o ile w Dominionie myślę, że te karty są w jakiś sposób przemyślane, to tutaj mam wrażenie, że... Cokolwiek. Wiecie. Tak, no, skończy się gra w 3 rundy, no to się skończy. Tak, whatever, nie? Ma być napisane na X Vakarino na pudełku i jest. Tak, także no, to jest smutno mi, ale to jest zero i to takie nie, że tam a może, ja po prostu nie chcę więcej grać w tę grę i zero. No, mnie też troszeczkę to wszystko znudziło, tak? Po co mam grać w grę, w której patrzę na początkowy układ i okej, to zrobię to i to. I to nie jest strategia moja, to jest po prostu jedyna ścieżka, którą widzę. I jeśli nie mam możliwości, że spróbuję skręcić w tę stronę, tylko faktycznie widzę grę, która mnie prowadzi jak przez korytarz, no to mnie to nie bawi. I to jest dla mnie zero. Dziękuję i przepraszam. Ja nie wiem, bo wiecie co, ona początkowo mnie bawiła, ale no do recenzji zaczynasz myśleć, tak, co chcesz powiedzieć i sobie zaczynasz widzieć te wszystkie rzeczy, które powiedzieliście i one są, macie w 100% rację. To nie jest może dla mnie takie zero, że totalnie nie, bo ja widzę tutaj odbiorcę tej gry, to nie jesteśmy my. To nie, jeżeli absolutnie. Jesteście geekami, lubicie zagrać w gry, które wymagają od was jakichś tam rzeczy, to nie jest gra dla was. Jeżeli jesteście osobami, które szukacie takiej prostej zabawy, i ważne, gracie w towarzystwie, które nie jest takie jak właśnie Ciuniek i Ink, że okej, to muszę robić to i to, bo to są punkty, to jeżeli takich osoby znacie, to nikczemnie się świetnie w takim towarzystwie sprawdzą. Macie mnie jeszcze jedna rzecz, bo o tym nie powiedzieliśmy. Ta gra chodzi od 2 do 6 graczy i to jest też kolejny przykład w tej grze, że tu mogłoby być napisane od 2 do 12 graczy, tak. I grałoby się dokładnie tak samo. Jedyna rzecz, która się zmienia, to chaos w momencie wypłacania pieniędzy za szpiegów. Tak, to mogła być gra od 2 do 2000 graczy również, gdyby się dało zrobić tyle kart i tyle żetonów. Naprawdę, bo to jest... Jak ja... Lubię Dominiona, to ja uważam, że Vakarino... lubię Dominiona. Vakarino czasami takie, kurde, widać, że na hajs poleciał, ktoś mu zapłacił tam 100 euro więcej i zrobił grę, po prostu robi gry, bo robi gry, bo to działa, no. Tylko czy to działa dobrze. Także ja też dam zero, no nie jest to takie zero jak u was, że to taka tragedia i w ogóle. Ja mogę do tego czasem jakby wrócić. Szczególnie wizualnie mi się ta gra podoba. To jest świetna w ogóle okładka i bardzo mi się to podoba. Natomiast no nie polecam tego geekom. No, geeki nie. Nie. Dobra, no to nikczemni dostali od nas mało i tym smutnym akcentem mówimy dobranoc. Widzisz? Ciuniek i Ink.